improvements to transparent trade in Europe are cutting EU red tape. Europe needs reform. Important is that we must not forget, we still don't have the answers to how the plane went down and why it went down, and the fuselage has not been returned, and the black boxes haven't been returned to the Poles to try and determine this. Wystawa pokazuje reakcję Polaków na tragedię smoleńską. To są zdjęcia, które przedstawiają z jednej strony tablice, które ku czci ofiar smoleńskich zostały w Polsce zbudowane, z drugiej strony pokazuje demonstracje pamięci, które się odbywają w rocznicę tej tragedii, no i pokazuje także reakcję Polaków 10 kwietnia, wtedy kiedy Polacy dowiedzieli się o tej tragedii, 10 kwietnia wieczorem. Do dzisiaj nie znamy przyczyn tej tragedii. Powstały dwie komisje, jedna polska rządowa, druga rosyjska. No, teoretycznie ona się nazywa międzynarodowa, ale faktycznie jest rosyjska, jest rosyjską komisją. No i obie nie wyjaśniły powodów, a jeżeli wyjaśniły, to te wyjaśnienia zostały już obalone przez naukowców. Innymi słowy, do dzisiaj nie wiemy, dlaczego ten najbezpieczniejszy samolot w Polsce runął. Wystawa, która ma upamiętnić dni, miesiące i lata, które miały miejsce w Polsce po 10 kwietnia 2010 roku. Chciałem, żeby zdjęcia, które na tej wystawie znajdą się, pokazywały modlitwę, pokazywały łzy, pokazywały gesty ludzi, zwykłych Polaków przeżywających tę tragedię. Gesty, które również, co może zdziwić nieco, są tutaj prezentowane w postaci tablic, kamieni, przedmiotów, ale my Polacy mamy w sercach te przedmioty, mamy w sercach pamięć o tamtych latach i tymi tablicami, tymi kamieniami również tę pamięć chcemy przedstawić.